Tak jak obiecałem wcześniej, zrobię teraz krótkie omówienie sprzętowe. Pokażę Wam, jak bardzo komfortowo spędzam noc w niskich temperaturach. Cały sprzęt pakuję do plecaka firmy Osprey. Może być oczywiście plecak dowolny. Chodzi o to, żeby starać się redukować wagę. Ten plecak nie należy do najlżejszych, ale mimo wszystko moim zdaniem jest bardzo dobry. To jest plecak 50-litrowy. Nie zamierzam nigdy wykorzystywać tego litrażu, ale chodzi o to, że zawsze lepiej mieć troszkę więcej miejsca niż starać się na styk, na siłę upychać rzeczy. Wiadomo, w warunkach zimowych, górskich czasem trzeba zrobić coś szybko. Nie składamy wszystkiego bardzo hermetycznie, wpychamy czasem dosyć chaotycznie niektóre rzeczy do plecaka. No i fajnie, żeby ten plecak był większy. Plecak, do tego najtańsza karimata z Decathlonu, której teraz nie będę pokazywał, leży tam sobie z tyłu. I śpię teraz na macie firmy Thermarest. Nazwa bodajże Extreme, mata przeznaczona do nocowania w warunkach zimowych, w bardzo niskich temperaturach, bardzo lekka, 6-ponadcentymetrowa mata. Teraz śpiwór rodzimej produkcji, polski śpiwór firmy Cumulus, komfort minus 23 stopnie. Naprawdę myślę, że we wszystkich europejskich górach taka temperatura komfortu wystarczy. Dalej, może namiot. Namiot zawsze rozkładam na dwie części, osobno stelaż, osobno podłoga i pokrycie, chociażby z tego względu, żeby jakoś mechanicznie się gdzieś w plecaku nie uszkodził. Stelaż dobrze jest doczepić na zewnątrz, a poprzez worek kompresyjny dobrze jest ścisnąć resztę składową właśnie namiotu i zyskać przez to trochę miejsca. To jest namiot amerykańskiej firmy MSR Access One, bardzo lekki, ekstremalnie odporny, przeznaczony dla skiturowców do właśnie nocowania gdzieś wysoko w górach. Na biwaku używam puchowej, bardzo ciepłej kurtki firmy Mountain Equipment. Mój nowy nabytek, no ale muszę szczerze powiedzieć, czułem się, jakbym siedział przy kominku. Grzeje ekstremalnie. Hardshell, kurtka wodo, wiatro i cokolwiek jeszcze odporna firmy Arcteryx jako ostatnia warstwa nakładana na Polar. Pod spodem bluza firmy Salewa, też bardzo ciepła bluza i bielizna termoaktywna, long sleeve, koszulka z długim rękawem z merynosów. Pod spodem, pod spodniami mam również kalesony z merynosów, bardzo ciepłe, nie używam ich na podejściach, zakładam je tylko na biwaku. Skarpety z merynosów w tym momencie w butach, buty też przeznaczone do turystyki zimowej firmy Salewa. I spodnie z Decathlonu. Chodzi tylko o to, aby były całkowicie wodoodporne, wiatroodporne, żeby można siadać na śniegu, tarzać się i nie martwić się o nic z tych rzeczy. Na kosodrzewinkach rozmrażam moje stuptuty, dlatego wybaczcie, że ich teraz nie pokażę. Wczoraj były zamarznięte na kamień. Oprócz tego zawsze zabieram dwie pary rękawiczek. Jedne, które pozwolą mi wykonywać jakieś bardziej skomplikowane czynności. No i drugie, totalnie wodoodporne z Gore-Texu, które będą mnie grzały. Dwie pary też z tego względu, gdybym jedną zgubił, zawsze będę miał drugą. Mam też dwie czapki, jedną ciepłą, drugą przeznaczoną do biegania, która ma mnie chronić tylko przed wiatrem. No i komin, nie wiem gdzie on teraz jest, gdzieś się zapodział. Komin, który też może mi służyć jako czapka, jako szalik, ma wiele zastosowań, śpię w nim. Oprócz tego zabieram jeszcze na jakieś ekstremalne wypadki bardzo lekką 160-gramową kurteczkę
również z pierza firmy Norona, ale nie użyłem jeszcze jej ani razu w tym zestawie. To jest po prostu rzecz dodatkowa, gdyby po prostu coś poszło nie tak, nie wiem, gdyby porwało mi namiot, musiałbym gdzieś siedzieć i dodatkowo się dogrzewać. Zestaw śniadaniowy i ogólnie jedzenie. No, mam tutaj Snickersa, duży zastrzyk energetyczny, mam mieszankę studencką, płatki owsiane, które zalewam wrzątkiem. Wziąłem sobie też bardzo cienkie kabanosy, one zamarzają, no ale można je dobrze żuć. No i oprócz tego nie jestem w stanie już pokazać, bo zjadłem 2-3 liofilizaty, czyli jedzenie liofilizowane z Decathlonu. Nic szczególnego, kura z ryżem i warzywami. Wchodzą, smakują. Czołówka, do czołówki dodatkowe baterie, które noszę cały czas w kieszeni. Jeszcze jedna mała dodatkowa czołóweczka, też z Decathlonu, gdyby coś się stało, światło jest niezbędne. Lampka do namiotu opcjonalnie, można, nie trzeba, ale ja biorę, bo daje dosyć przyjemne światło, dobrze jest posiedzieć jednak przy minimalnym źródle chociaż światła. Porządny powerbank, duży, który pozwoli na 5-6-krotne naładowanie telefonu, ale również nie za ciężki. Telefon. I teraz palnik, garnek z wiatro, z ochroną przed podmuchami wiatru, byśmy mogli szybko zagotować wodę w trudnych warunkach. Gaz zimowy, kubeczek, raki. Opcjonalnie, zależy gdzie się wybieramy. No ja wiedziałem, że będę szedł w teren, który wymaga tego typu sprzętu. Czekan, kask. Kask polecałbym zabierać praktycznie zawsze. Największy procent urazów w górach to jest właśnie głowa i kończyny. Tak więc nie ma się co długo zastanawiać. Czy o czymś zapomniałem? Tak, no mam oczywiście kamerę, która teraz nagrywa. Mam też minimalny głośniczek, który używam rzadko, ale dobrze mieć. Wiadomo, zimą wieczory w namiocie są długie, dlatego fajnie jest sobie umilić czas. Można zabrać też coś do czytania, chociaż ja stawiam cały czas na urządzenia elektroniczne typu właśnie komórka, e-booki, audiobooki. No, ciężko by mi było jeszcze wsadzić gdzieś tutaj książkę. Okej, cała waga tego sprzętu mieści się w granicach 13-14 kg. Myślę, że udało mi się już naprawdę zredukować wagę tych rzeczy do minimum. No i szczerze, jak przypominam sobie, kiedy chodziłem z 20-ponad-kilogramowym plecakiem, sam siebie podziwiam. Każdy musi dostosować swoją listę rzeczy, które zabiera pod siebie i cały czas starać się redukować wagę, bo wydaje mi się, że mimo wszystko zawsze da się jeszcze troszkę przyciąć. Okej, myślę, że przedstawiłem naprawdę wszystko. A! Jeszcze coś się zapodziało. Nie biorę portfela, nie biorę kluczy, zostawiam. A, ktoś wchodzi na szyb. Zostawiam te rzeczy w samochodzie. Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś ukradnie mi już samochód, tak więc to już byłby spory problem i to, że zostały w nim jakieś rzeczy, nie odgrywa już dla mnie większego znaczenia. Przerzucam się wtedy na zwykłą, zaciskaną, wodoodporną saszetkę na dokumenty. Trzymam tutaj baterie, pieniądze, jakieś drobne rzeczy, nie wiem, leki przeciwbólowe. Trzymam to blisko ciała, zarówno z powerbankiem, z telefonem i z czołówką, żeby jak najszybciej dostać się do tego typu materiałów, które mogą być mi nagle potrzebne. Tak samo czapkę, rękawiczki, kurtkę zewnętrzną, hardshellową i docieplenie puchowe trzymam w górnej kieszeni plecaka, żeby mieć do tych rzeczy jak najszybszy dostęp, żeby w momencie, kiedy zrobi mi się nagle zimno, kiedy nagle zacznie padać deszcz, kiedy zgubię rękawiczki, czapkę, żeby mógł to jak najszybciej zastąpić i dalej komfortowo podążać albo do góry, albo zdecydować się na zejście na dół. Dzięki za oglądnięcie. Ja jeszcze zostanę chwilę, jest godzina 10:00.
bardzo ciężko jest mi się stąd zabrać. Napawam się widokami, no i życzę wszystkim udanych wypadów w góry, do lasu, gdziekolwiek lubicie. Na razie.